Sałatki, dania na gorąco, ciasta i desery to tylko część potraw przygotowanych przez uczniów Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących w Łomży. Ten kierunek, który w tej chwili organizuję w szkole, w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży, Dni Technologa, jest to kierunek kształcenia w zawodzie Technik Technologii Żywności i Technik Żywienia i Gospodarstwa Domowego. Młodzież, zwłaszcza z klas, nazywam je gastronomicznych i technologicznych, organizuje tą imprezę rok rocznie, a nawet czasami dwa razy w roku, po to, żeby inni uczniowie z innych zawodów mogli zobaczyć, czym my się zajmujemy na co dzień, w czasie lekcji i zajęć praktycznych. Jest to impreza o charakterze edukacyjno-integracyjnym, ponieważ w czasie przerw, zwłaszcza w czasie drugiej przerwy, uczniowie integrują się między sobą i integrują się z Radą Pedagogiczną, gdyż z naszych atrakcji korzystają również nauczyciele. Czym możemy się pochwalić? Co się dzieje na naszych Dniach Technologa? Otóż organizujemy kilka stoisk sprzedaży produktów spożywczych. Jest to stoisko ze sprzedażą sałatek, stoisko ze sprzedażą ciast domowych, stoisko, gdzie sprzedajemy dania gorące w porze obiadowej. Mamy ogromną ofertę, jeśli chodzi o dania gorące i cieszą się one ogromnym popytem, bo wiadomo, że każdy po 6 lekcjach jest głodny, zarówno uczeń, jak i nauczyciel i każdy mniej więcej ma taki sam apetyt. Gotujemy te posiłki własnym sumptem, jak ja to nazywam, po prostu wykorzystujemy nasze moce przerobowe, jeśli chodzi o kapitał ludzki i nasze wyposażenie. Myślę, że wszystkim bardzo smakuje, bo potrawy mają specyficzny smak, który nazwaliśmy smakiem wety. Nawet sałatka, która nosi nazwę sałatka z fetą, mówimy, że feta z wetą. Do zdrowego odżywiania się zachęcali uczniowie Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego. Jedną z potraw, którą dzisiaj przygotowaliśmy, jest sałatka gros sporządzana z mięsa kurczaka, sera, sałaty, pomidorów, majonezu i keczupu. Oczywiście możemy dodać różne dodatki według naszego smaku i naszych potrzeb. Gyros należy do bardziej kalorycznych sałatek, no ze względu właśnie na składnik wiążący, czyli majonez. Rodzajem sztuki kulinarnej jest także carving, czyli wykonywanie dekoracji z owoców i warzyw.